Riot of Blake, Lloyd Fury, 지휘설의 닌자, 가이드릭, 레오베레이면, 포붓, 나 którego założyłem ten kanał. Najbardziej denerwujący, żebrak, spamer i wiele więcej. Pisał każdemu, by zasubskrybować jego kanał. Cześć! Dostał wiele szans, ale nasłuchiwał i nadal żebrał. Miał ponad kilkadziesiąt multikont. Powrócił. No to elo, powrót do przeszłości. Z tej strony Rezoner, a dzisiaj film o legendarnym Piotru w Briku, lub tak zwanym Lloyd TV. Więc tak, początkiem mojego kanału był ten oto gość. Bardzo mnie zdenerwował 8 miesięcy temu, gdy na moim kanale spamił i to już nie raz. Znalazłem go też na wielu innych kanałach, więc się wkurzyłem i postanowiłem założyć ten kanał. Zakładał multikonta, mówił też, że kogoś poleci, ale tego nie robił. Oszukiwał nas, mówiąc, że się zmieni. I to nie raz, dostał już chyba 20 szans. Zniknął na jakiś czas i był spokój, ale powrócił. I to z większą siłą, bo więcej ludzi zaczęło narzekać, że Piotrów Brick zakłada więcej multikont. Hehe. A teraz do wody. I przechodzimy do filmów. Nie zapomnij ocenić mojej pracy, wysiłku i przyciągaj. No to cześć. No szkoda tylko, że to film Lego Funky, więc żadnej pracy w ten film nie włożyłeś. W ogóle masz podobne miniaturki do niej. A tutaj macie screena. Cześć, wbijcie na mój nowy kanał, tam będą lepsze recenzje w ogóle. Link jest w opisie i rezonuje, że dasz mi spokój, już nie będę tak robił jak wcześniej. Okej, dałbym ci spokój, tylko że się okazało, że po tym filmie nadal zacząłeś spamić i żebrać, i to z innych multikont. Poza tym, dlaczego mamy ci ufać? Już 20 szans dostałeś. Cole jest uzdolniony bardzo fizycznie, jest bardzo silny, można powiedzieć, że najsilniejszy od innych ninja i wyróżnia się sprytem i nadwagą, czyli masą ciała, czyli jest najlepszy fizycznie. Czyli sugerujesz, że jeżeli ktoś ma nadwagę, to jest najlepszy fizycznie i najsilniejszy. No sorry, ale to tak nie wygląda, bo nadwaga to jest choroba. Jak wiemy, Cole jest czwartym z ninja i lubi kowalować sobie czasami broń, jak widzimy na tym obrazku. Chce zrobić sobie broń, ale coś mu nie wychodzi. A czy ty wiesz, co to jest research? Bo po twoim filmie stwierdzam, że jednak nie wiesz, co to jest research. Ponad tyle pracy wkładasz w te swoje filmy, a takie bzdury gadasz. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam na następny i przepraszam Lloyda Malina i Rezonera, już naprawdę nie będę robił tego, co robiłem, ponieważ zmądrzałem i chciałbym sam doprowadzić mój kanał do sukcesu. Z moich obliczeń wynika, że mówisz to po raz 400, 32, więc dlaczego mamy ci teraz ufać? A to pierwszy odcinek na moim kanale, dopiero zacząłem właśnie nagrywać na YouTube'a, a dzisiaj to co nowego na moim kanale? No tak, zacząłeś nagrywać na YouTube'a. No znowu nas kłamiesz, a ta seria co nowego to jest bardzo podobna do serii Maćka i Klocki. Czy przypadkiem nie ukradłeś jego pomysłu? Mamy już tutaj tak jakby rozpakowane, już widać trochę środek, a więc zajrzyjmy, co tam się kryje. Nie chcę nic mówić, ale ta paczka wygląda, jakbyś sam ją do siebie wysłał. Tak na koniec, to muszę powiedzieć, że pewnie to nie jest ostatni film o Lloydzie TV, ponieważ za jakiś czas pewnie znowu wróci i znowu będzie spamił i żebrał i ludzi denerwował. I pewnie znowu będzie obiecywał, ale znowu będzie nas oszukiwał. Po tych wszystkich dowodach. A, zresztą, Zbigniew, skomentuj to. Szkoda szczepić ryja, naprawdę. No to teraz czas na skomentowanie komentarzy jego obrońców. Minter, ja pierniczę, ale macie do niego problemy. Ukradł miniaturkę od Lego Funky, ja pierniczę. Dużo osób kradnie od innych i nikt do nich nie ma pretensji, ale wy macie, bo jesteście debile. Rezoner robi dramy, a nie
On przepraszał Lloyda w ciul razy, a kogo to k*** obchodzi? I on przynajmniej telefonem nie nagrywa, jak k*** na przykład Miss J. Ja pierniczę, ale beznadzieja. Nazywa on przynajmniej nie Jerry'a jak Miss J. Filmu informacyjnym. Jakby was spotkał, to ja już byłbym w więzieniu, a wy w grobie. Wy p***, jeba biedaki. On ma 400 subów, a wy co, 13 ja pierniczę? PS, cichy szary ninja, ja cię bronię przed tymi debilami. No to na takim poziomie są komentarze widowni Lloyda TV. O ile to nie jego multikonta. No to tak, po pierwsze, prawda. Kradną od innych miniaturki na YouTubie, ale powstają przez to dramy, różne wizwiska, walki między YouTuberami i w ogóle. Skąd ci się urwał? Przecież to mają pretensje do innych osób, jak ktoś kradnie miniaturki. Po drugie, nie wiem, o co ci chodzi. No tak, robię dramy, ale nie przepraszałem Lloyda Maliny. Wciul razy. Po trzecie, telefonem nie nagrywa. No nie nagrywa, ale jak robi takie błędy, jak na przykład daje zdjęcie Kaja i mówi, że to Kol i Kol był Kowalem, no to jednak chyba lepsze mieć dobre źródło informacji, niż mieć drogi sprzęt. Nawet jak te telefony są na tyle dobre, że można telefonem nagrywać i mieć dobre filmy. No nie drzeryje, tylko nas okłamuje, tak co w sumie co jakiś czas i to oszukuje nas. Tutaj chyba są jakieś groźby, bo ty piszesz, że my bylibyśmy w grobie, a ty w więzieniu. No, tutaj jeszcze kilka wyzwisk. I co z tego, że ma 400 subów? To na multikontach i na żebractwu. Na taki 400 subów na żebraniu i na multikontach to nic trudnego. A teraz Lloyd Malina i jego kwestia. Cześć, to ja Lloyd Malina i dziękuję tobie, Rezoner, że mogłem wystąpić w tym materiale. Jeśli chodzi o Piotra Wbrika, no to co tu dużo mówić? W sumie w ogóle nie rozumiem jego postępowania. Raz mnie obraża, raz twierdzi, że jestem jego idolem i w sumie aż tego nie rozumiem, pomijając to, że żebra pod każdym filmem, dosłownie u każdego legotubera i robi to cały czas, mimo że wszyscy zwracają mu uwagę. Dzięki Lloyd za wystąpienie. I cóż mogę powiedzieć? Tak z nim nie wygramy. Musimy go zgłaszać, banować, dislajkować i mówić, żeby się ogarnął i nagrywać filmy, dopóki nie przestanie. No to chyba tyle. Elo. Rozumiała! Yeah, buddy. Go through the window. Say what kind of dramas do you wanna see? The Rosebud. Which stolen is? Isn't it the right word described? Who I may think seems like me. Who? Rezoner is back and trick I'm coming too. Clear he is insane, but this is certain. Clear he is insane, but this is certain. Clear he is insane, but this is certain. I can't, he's on my desktop. Clear he is insane, but this is certain. Clear he is insane, but this is certain. Clear he is insane, but this is certain. I can't, he's on my desktop.